Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową. Angelika Wielgus-Lach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. To święta prawda i w dzisiejszych czasach nabiera szczególnego znaczenia. Ja bym chciała, żebyście szczególnie zatroszczyli się o to, by ludzie postrzegali Was jako profesjonalistów, jako ekspertów w danej dziedzinie. Partnerem technologicznym dostarczającym sprzęt jest AMSO.pl. Pierwsze wrażenie. Te słowa mają ogromne znaczenie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. To właśnie od pierwszego znaczenia w naszym życiu zależy bardzo dużo. Jak podają różne badania, na zrobienie pierwszego wrażenia mamy mało czasu, od kilku do kilkunastu sekund. I to właśnie te decydujące sekundy mogą być momentem przełomowym w naszym życiu. Mimika, wygląd zewnętrzny, gestykulacja, temper głosu. Między innymi to wszystko składa się na efekt pierwszego wrażenia. Jednak trzeba też zauważyć, że pierwsze wrażenie może być mylne. Sama się na tym niejednokrotnie przejechałam, że oceniłam daną osobę po jej wyglądzie, a w rzeczywistości po głębszym poznaniu okazała się całkiem innym człowiekiem. My dzisiaj na naszym kanale zajmiemy się właśnie wyglądem w aspekcie pierwszego wrażenia. Posłuchajcie o najczęstszych błędach, jakie mogą pojawić się w naszym ubiorze. Choć jak zauważa Zosia Kulewicz, osobista stylistka, w dzisiejszych czasach nie ma ściśle określonych zasad. Generalnie tak. Przede wszystkim jeśli mamy w jakikolwiek sposób oceniać ubiór, to trzeba znać, muszą być gdzieś jakieś zasady, żeby powiedzieć, że tutaj popełniono błąd, tak? Ogólnie w modzie dzisiaj, takiej modzie codziennej, modzie artystycznej, wyrażaniu naszego stylu, nie ma żadnych zasad, więc tak naprawdę każdy z nas może się ubierać tak, żeby się dobrze z tym czuł, żeby to pasowało do jego estetyki, może wyrażać w tym siebie i to jest cała zabawa i cały tak zwany fun w modzie, ale jeśli miałabym powiedzieć, gdzie mogą pojawić się błędy, to te błędy mogą się pojawić tak naprawdę w ubiorze właśnie biznesowym, wtedy kiedy chcemy wyglądać profesjonalnie, a to tam można ewentualne błędy popełnić. Wiesz, to są takie błędy jak na przykład właśnie na przykład kobieta idzie na spotkanie biznesowe i jest zbyt wysoki obcas i do tego na przykład zbyt krótka spódnica, nie? Że jeżeli chcemy, zależy nam na tym profesjonalnym wizerunku, to w takich sytuacjach warto zwracać uwagę na takie niuanse, że to na przykład w przypadku mężczyzn to mogą być na przykład słynna koszula z krótkim rękawem i taka, która ma wyglądać jak biznesowa, bo nie mamy nic oczywiście do koszul takich, wiesz, miękkich, takich luźniejszych, hawajskich, czy takich koszul letnich, bo to nie jest błąd oczywiście. Błędem jest, jeśli na przykład one mają taki bardziej charakter, czy miałyby mieć taki bardziej charakter biznesowy i do tego na przykład założony krawat. No to mamy taki sztampowy zestaw, tak, którego panowie, kto ogląda mój kanał, to wiecie, że tak nie łączymy, tak? Że tego typu połączenia. Wiesz, też znaczenie ma to, że jaki jest ten charakter spotkania biznesowego, bo ja w ogóle, wiesz, ubierałam różnych biznesmenów, takich nawet bardziej znanych i wiesz, słyszałam historię, że no słuchaj Zosia, ale ja chodzę na kontrakty kilkumilionowe, kilkunastomilionowe i my tam przychodzimy w trapkach i tam generalnie żadne zasady nie panują, to też jest ciekawe. Mało tego, nawet mi jeden właśnie klient powiedział, że słuchaj, jak ja bym przyszedł w garniturze, to by było dopiero faux pas, nie? Więc myślę, że też bardzo ważnym, istotnym aspektem jest to, żeby dopasować się do danego charakteru, klimatu, spotkania, tak? Do tego środowiska. Bo tak jak mówię, można albo w jedną, albo w drugą stronę przesadzić, więc warto też się zorientować, jaki mniej więcej dress code panuje i się dopasować do tego. To też ma pewnie znaczenie. To teraz spróbujemy zbudować wizerunek eksperta profesjonalisty. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Myślę, że jeśli ktoś chce wyglądać profesjonalnie, to warto przede wszystkim postawić na odpowiednie kolory, bo kolory mają duże znaczenie. Jest taka dziedzina jak psychologia koloru i kolory wywierają na nas pewien wpływ, oddziaływują w pewien sposób na nas. I na przykład mamy takie kolory jak granatowy, jak właśnie dzisiaj na przykład beżowy, jak szary, grafitowy, biały, które mają takie pewne zabarwienie związane właśnie z profesjonalizmem, z uporządkowaniem, nie będą nas raczej
raczej mało kogo będą irytować te kolory, tak? A w sytuacji, gdybyśmy na przykład poszli na spotkanie, na którym zależy nam, żeby zbudować profesjonalny wizerunek i na przykład założymy fuksjową marynarkę, no to może być ona kontrowersyjna, tak? Dla kogoś, ktoś może powiedzieć ok, ekstra, wow, ale czasami może być pewnego rodzaju jakimś tam ryzykiem dla nas, tak? Ponieważ ona już jest takim, na przykład fuksja już jest takim kolorem bardzo mocno nasyconym, takim wzbudzającym więcej emocji. Więc warto tutaj przede wszystkim postawić na kolory. W szafie kobiety oczywiście wiadomo, że założenie marynarki czy założenie koszuli zawsze będzie czymś bardziej eleganckim, aniżeli założenie na przykład swetra, t-shirtu czy jakiejś bluzki, tak? Oprócz tego znaczenie mają oczywiście materiały, tak? Czyli na przykład bardziej profesjonalnie będzie prezentować się marynarka wełniana, aniżeli marynarka wykonana z poliestru. Też będą miały znaczenie oczywiście tutaj na przykład dekolty, tak? Czy na przykład jeżeli kobieta idzie na ważne spotkanie biznesowe i na przykład włoży bluzkę, która ma bardzo głęboki dekolt, no to wiadomo, że to nie będzie do końca profesjonalnie odebrane. Wysokość obcasa na przykład ma też znaczenie w przypadku garderoby kobiecej do pracy. Bardzo wysoki obcas może być taki mniej profesjonalny, tak? Więc zakłada się, że tak około 6-7 cm to jest taka uznawane jako profesjonalizm, jako profeska, tak? No, więc to są takie główne aspekty, na które warto zwracać uwagę, tworząc swoją garderobę. Też wzory oczywiście będą miały znaczenie, bo mamy wzory, które są bardziej biznesowe, jak krata, jak prążki, versus na przykład wzory w przypadku kobiecej garderoby, na przykład zwierzęce, tak? Które mniej będą profesjonalne, bo mają takie, skąd pochodzą, trochę bardziej dzikie przesłanie. Więc tutaj na takie aspekty głównie zwracałabym uwagę. I jak dodaje Zosia, osobista stylistka, cena ubrań nie zawsze idzie w parze z jakością. No tutaj przede wszystkim cena nie ma znaczenia. Niestety, musimy się tego w modzie nauczyć, że nie zawsze ona ma znaczenie. Czasami są produkty, które kosztują, torebka kosztuje na przykład 1000 zł, a w wykonaniu, w materiałach, które zostały zastosowane, w precyzji, która została tutaj zaangażowana w wykonanie tego, nie ma różnicy między torebką za 500 na przykład złotych. Więc tutaj warto nauczyć się, żeby odróżniać tę jakość na oko. Właśnie u mnie na kanale tego trochę uczę, żeby właśnie wnikliwie obserwować to. Chyba że też w modzie jest coś takiego, że mamy też na przykład taką wartość, jak na przykład, no nie wiem, kupisz torebkę od projektanta, to niekoniecznie płacisz za jakość, ale za sam fakt, że jest to dzieło danego projektanta, więc to jest dla Ciebie wartość, tak? I ludzie, którzy pasjonują się modą, kulturą, sztuką, no to dla nich to jest pewnego rodzaju wartość. Natomiast jeśli chodzi o właśnie rozróżnienie tej jakości, no to można się tego nauczyć, tak? Pod względem obserwacji, dotyku, obserwacji i zainteresowania się materiałami i tak dalej. Przysłowie jak Cię widzą, tak Cię piszą dotyczy również naszej działalności w social mediach. Pamiętajcie, by przed opublikowaniem jakiegoś tekstu, na przykład na Facebooku, zastanowić się dwa razy. Trzeba też go sprawdzić pod kątem błędów, bo nie wygląda to zbyt profesjonalnie, jak menedżer wysokiego stopnia publikuje tekst z wieloma błędami ortograficznymi. Pamiętajcie, że budowanie profesjonalnego wizerunku ma szerszy kontekst. A może Wy zaliczyliście w swojej karierze jakieś wizerunkowe wtopy? Jeżeli tak, to chętnie o nich posłuchamy. Podzielcie się z nami w komentarzach. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową.